słowach Ewangelii Świętego Jana Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień i ucieszał się. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus im umknął i wyszedł ze świątyni. W dialogu z Żydów z Jezusem dostrzegamy próbę przekazania prawdy, że On jest Mesjaszem, który miał przyjść. Jezus mówił o Abrahamie. Mówi też, że nie może powiedzieć, że nie zna Boga, bo byłby kłamcą, gdyby nie przyznał się do Boga Ojca. Żydzi myślą kategoriami ludzkimi. Boga nikt nigdy nie widział. Jeszcze 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś. I w tym miejscu Jezus nazywa siebie imieniem Boga, którego żaden Żyd nie wypowiadał. Słowa ja jestem to są słowa Boga, które ja jestem, byłem i będę. To właśnie te słowa są powodem jedynej możliwej reakcji i z ich strony chcą go pojmać i ukamienować. Jezus, będąc Bogiem, staje się człowiekiem, by człowieka zbawić. Uczestniczy w jego życiu, naucza, pragnie wskazać drogę do Ojca w niebie. Czy nie jest też tak i w naszym życiu, że nie pozwalamy Jezusowi, by był obecny przy nas, by Jego nauka i Jego słowo miało wpływ na nasze wybory w życiu doczesnym i wiecznym? To jest przecież moje życie i co Ty, Jezu, możesz wiedzieć o nim? Wystarczy jednak odrobina wiary, ziarnko gorczycy, by zawołać: Jezu, żyj ze mną, żyj we mnie i bądź zawsze przy mnie.